Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i postanowiłem zaryzykować z nagraniem jeszcze jednego odcinka z Wings tym razem. Dlaczego zaryzykować? No dlatego, bo dzwonię do mojej mamy, ona mi mówi zawrócić gdzie za 30-40 minut. Kurde, no nie wiem, z nią to różnie jest. No, ona mi mówi zawraca za 30-40 minut, a czasami jest tak, że wraca później. Dlatego postanowiłem zaryzykować i postanowiłam spróbować przynajmniej nagrać ten odcinek. Wiecie, ewentualnie gdyby zaszła taka sytuacja, musiałabym przerwać w trakcie nagrania, bo ona wróci. To no, albo bym po prostu żeby gdzieś jeszcze wysłał na 20 minut, albo ewentualnie ja podzielę komentowanie tego odcinka na dwa odcinki. Zrobię taki ewentualny wyjątek, no bo chciałabym, żeby coś jednak dzisiaj z Wings zostali mimo wszystko. I też stwierdziłam, że Love is Stress, Double Exposure i Wings się będą pojawiać na przemian, czyli zaraz się zabieram za to, a raz za to. Bo naprawdę, jak ja bym miał tylko teraz bez przerwy robić maraton z komentowania Love is Stress, Double Exposure, to bym się wykończyła. Na świat Wingsa z wiadomo, same jakie są niestety, biorąc pod uwagę to, że tutaj jest tyle wad fabularnych, no ale wiadomo, że to oczywiście masakruje tak też jak Love is Stress, Double Exposure. No ale dobra, bez podobnego gadania już zaczynamy, bo chciałabym się dosyć cypło z tym odcinkiem uwinąć, choć tak coś jak no będzie tak parę rzeczy, do których się będę musiała przystąpić, bo właściwie od tego odcinka zaczyna się dramat, jeśli chodzi o fabułę w tym sezonie. Dramat w negatywnym znaczeniu, bo tutaj już od tego odcinka będzie tyle dziur fabularnych, będzie tyle nieścisłości, zaraz się będzie można załamać. No ale dobra, zaczynamy. Na ziemi Miusa pokonuje Banshee i Wings ponownie szukają Mata. Zaraz potem duch świata marzeń znów prosi je o pomoc. Trzy syreny uciekły na ziemię i muszą wrócić, zanim narobią sobie kłopotów. No, poprzedni odcinek był najlepszym odcinkiem ze świata Wings, teraz będzie już tylko gorzej. Dreszczyk emocji w szkole mody. No to jest odcinek o Steli. Ale odcinek, który będzie miał tyle dziur popularnych, zaś się będzie można załamać. A i mamy tych piratów, którzy doczekają najwyraźniej przed takim zagrożeniem. Co robimy? Te potwory się nie poddadzą. Czas się przemienić! No bo oni też uciekli od królowej. A ty mi cię nie pomoże. Zaraz, tato zginął? Co ten cień go tam zabił? No czemu się nie przemieniacie? No, oni ich porywają, a nie zabijają. No co, domyślam się, że oni są tutaj wezwane, żeby im pomóc. Słuchaj, już znalazłeś, ale będziesz musiał załatwić zombie! Transformacja! No to czemu cię wcześniej nie transformowałeś? O, dlaczego to nie działa? O! A dobra, ma pewien problem. Chyba się nie mogą się transformować w większy cień? No zaraz mi zostaną wezwane, to wam pomogą. Artystą, który jest debilny. By się mógł uczyć od Blum, jak być dobrym artystą. Ble, wszędzie płótna, to ma sens. Zastanówmy się więc, dokąd mógł pójść.
nie zmrużyłam oka. Ha? Co to było? No serio, Stella chyba została oznaczona przez świat marzeń jako ta, która zawsze wzywa Wings na spotkanie z tym duchem tego świata marzeń. No słowo daje. To wszystko Stella powoduje. Chwila. Co się tutaj dzieje? Matt? O, ale tylko Blom zniknęła. Blom, Flora i Leila. No tak, Stella i Tekna i... A nie, przepraszam. Stella, Tekna i Leila będą działać na ziemi, a Blom, Flora i Muza zniknęły. Nie, to będzie naprawdę to totalnie niezdara teraz. Pergamin? Ale co tutaj, Matt to jest postać, która jest tak wprowadzona na siłę do tej fabuły. I to jest załosne. Tosko? Ale co on czyta? No to czyta poradnik odnośnie bycia lepszą postacią, ale nic mu ten poradnik nie dał. Szkoły mody! A? Skąd możesz to wiedzieć? Aha, zobaczyłam to w świetle dnia! Właśnie teraz odkryłam... A nie, dobra, ona nie zniknęła, okej. Okay. To tak się wydawało. Najwyraźniej nie. Moją nową moc, Onirix! Stella, jesteś pełna niespodzianek! Wings, na co jeszcze czekamy? Chodźmy! No jest jakiś koleś, który je obserwuje. No ja nie, w ogóle z tym kolesiem to teraz będzie tak... Aż bym wam to nawet zaspoilerowała teraz. Bo to jest aż tak durny plot twist, że jest godny za zaspoilerowanie, ale zostawię to na kolejny odcinek. No teraz będą wezwane. No raczej, jednak tym razem Stella tego nie spowodowała. No który to ust raz? Duchu świata marzeń, szukamy syna Piotrusia Pana. Wiemy już, gdzie jest. Musicie przybyć teraz, albo wielu zginie. Czy wiesz, że to... No zginie i ciekawe, za co ją sprawą zginą, bo na pewno nie za sprawą tego Jima, którego kreujecie na takiego wielce złego. Nieźle. Badam z tą reklamą. Teraz, albo wielu zginie. Ach! Nie możemy iść teraz! Jesteśmy tylko kilka dachów od znalezienia Matta! Jebać Matta! To on was obchodzi, walić Matta! Jebać go! Postać tak dodana na siłę, że spokojnie mogłaby nie istnieć. Ach, ale świat marzeń jest w niebezpieczeństwie! Nie czuję się z tym komfortowo, ale znów musimy się rozdzielić. Stello, ty, Aisha i Tekna znajdziecie Matta. Miusa, Flora i ja pójdziemy do świata marzeń. No dalej! Transformacja Onirix! No to nie jest takie znowu złe rozdzielenie, jak działacie we trójkę, gozy by było, gdybyście musiały działać w pojedynkę. Piratom będą musiały pomóc. Usłyszałam ich. Chodźmy. Wymyślmy przykryszkę po to, żeby fani nie prosili nas o autografy. Może nikt nas nie rozpozna. Ach, raczej nie. Ale bez obaw, dobrze wiem, czego potrzebujemy.
Wiecie, Wings, nie musiałobyście się to przejmować, gdybyście powiedział ludziom prawdę, no ale oczywiście nie. A oryginalny Wings by powiedział prawdę. No, i co myślicie? Wierzysz, że to zadziała? Ten strój może przyciągnąć jeszcze większą uwagę. Ten styl był modny w latach 40. Dzisiaj nazwałabym go szykiem retro. Możemy nazwać go szykiem styli. Serio, Aisho? Jak Jelena w tym momencie ma problem? Jakby serio. I znowu absolutnie zapomnieć o tym, że tutaj jest sobie to na siłę robić w tym momencie konflikt między Stelą i Leilą. I wiecie co z reguły, gdy były konflikty między nimi, to byłam po stronie Leili? No to nie tym razem, no tym razem w pełni po stronie Steli, bo Leila robi teraz problem o nic. I swoją drogą, nie zrobię coś tak na, ale styl retro to ma Maxine. To nie ma nic wspólnego ze stylem retro. Ale jak tam twierdzicie, że to było modne lata temu, to okej. Okay. No ale i tak to wygląda fajnie w przeciwieństwie do ubrań, które nosi Maxine. Poważnie? Chcesz się kłócić o modę? Ze mną? Chodźcie za mną! O, serio? O! Tak, patrz! Wow! Stara się zna na zece. W takim jednym odcinku są w stanie lepiej przedstawić to, że Stella się zna na modzie, niż 5 sezonów Miraculum próbował przedstawić to, że niby Marinette tam za komo interesuje modą i totalnie im to nie wyszło. Może dlatego, bo to była tylko i wyłącznie manipulacja, żeby nas oszukać, że Marinette jest w jakimś stopniu dziewczyna, bo się za komo modą interesuje, gdy wcale tak nie jest. Zapchał się na kolację! Kolacja to za dużo! Mogę? Aperitif? Le café? Po szkole? Hej, skończyła się! Merci! Bardzo się cieszę! Pierwszy dzień w szkole? Nie martw się, będzie dobrze! Wyglądasz pięknie! Dzięki! Jejku, Stello, dobrze radzisz sobie z ludźmi. Swoją drogą, to naprawdę, że ja mogę tutaj wiele zaznaczyć światu Wings, ja jest sporo będę ten świat Wings krytykować, ale to jest akurat dobrze zrobiona scena, w sensie to jest dobrze zrobiona scena. Scena, która pokazuje nam to, jak Stella ogólnie sobie radzi, jak jest pewna siebie i jak ogólnie potrafi też dobrze doradzić. Proszę bardzo, tutaj mamy dobre przedstawienie dziewczyny, która się faktycznie zna na modzie. A przypomnijcie mi w Miraculumie chociaż jeden odcinek, przynajmniej jeden odcinek, w którym Marinette miała taki vibe Steli. No nie było takiego odcinka, bo Marinette w ogóle Steli nie wspomina. Sprawiasz, że wszyscy czują się lepiej. To wspaniałe. To nie jest trudne. Trzeba tylko spojrzeć im głęboko w oczy, by zrozumieć ich problemy. Cóż, to raczej nie są ich prawdziwe problemy. Co masz na myśli? Nic takiego, tylko że nie da się poznać wnętrza człowieka po jednym spojrzeniu. Czy właśnie nazwałaś mnie powierzchowną? Spokojnie, Stello. Skupmy się na ważniejszych rzeczach. Jaki ona ma problem w tym momencie? Leila, co jest z tobą nie tak? Jakaś zła siła ciebie opętała? Maxine ciebie opętała z Love is Strange? Chodźmy znaleźć Mata. Przecież skupiam się na ważnych rzeczach. Jak jesteście takie mądre, możecie same iść szukać sobie Mata. Jaki one mają problem w tym momencie? Serio! I nie powinnyście szukać Mata, bo to strata czasu tylko i wyłącznie jest. Że kurde uwzięłyście na tego Mata. Dajcie sobie spokój, idźcie walczyć z krową i cię ją pokonać, a nie tutaj próbujecie jakoś ją, nie wiem, zreformować. Nie no, ja tutaj nie widzę w tym momencie nic o zachowaniu Stali. Leila się odkleiła w tym momencie. I to jest pierwszy raz, gdy ona się tak odkleiła. Na stety to nie jest ta oryginalna Leila z Wings. To jest z kolekcji niebieskiej. O, Sophie wróciła. Błękit to kolor i styl. A, jest piękna, Sophie. Mnie też się podoba. Stella, co tutaj robisz? A, wycieczka po Paryżu. Linia, kolor, krój.
Wszystko jest świetne. O, dziękuję. Chyba każdemu się podoba. Każdemu. Przypomnijcie mi odcinek z Miraculuma, w którym Marinette była w stanie tak uszczęśliwiać ludzi. W którym była faktycznie taka optymistyczna, taka pełna życia. Wspomnijcie mi taki odcinek. No nie wspomnijcie mi takiego odcinka, bo takiego odcinka nie było, bo Marinette taka nie jest. Oprócz napuszonego mata. Mata? No, Sophie też nie lubi mata i bardzo dobrze. Sophie moja dziewczyna. Czego? Jestem z nim w jednej klasie. Co to za chwalipięta? Nie lubię go i bardzo dobrze. Nie lubimy mata, to jest kretyn. Uważa się za lepszego od wszystkich. Wciąż się popisuje. No właśnie, ma to właśnie taki będzie. On będzie takim frajerem, który ma nie mami osoby, że jest taki super i taki zajebisty. A prawda jest taka, że on sam jest ogromną niezdarą i praktycznie niczego nie potrafi zrobić. To jest koleś zjący w swoim własnym świecie. No ale wiecie, narracja tego świata Wings kreuje go pozytywnie. I to jest coś, co mnie dobija przy okazji. On jest okropny. Przed nami jeszcze daleka droga! A, mamy tego frajera. Nie, naprawdę, jak on będzie wywoływał u mnie gniew. Gwiazda nie jest dość błyszcząca! Już lepiej. Doskonały pomysł. Gdzie jest mój kwiat? Pamiętacie Ace'a z pierwszego sezonu? To na to można by ZZ z takim jego odbiciem. Ja tylko wspomnę, że Wings chcą z nim współpracować. Właśnie nie ma prawa dobrze skończyć. Prosiłem o niego godzinę temu! Co to jest? Ace 2.0 dosłownie. O, chuzia? Ja tu próbuję ożywić nową wizję miłości, a ty przynosisz mi te róże! Zaraz, to chyba nawet ma głos Ace'a. O, ja pierdolę. To wszystko wyjaśnia. Chcę mieć ten kwiat! A wiesz co ja chcę? Ja chcę, żebyś wypierdalał z tego uniwersum, bo psy jest to uniwersum swoim istnieniem. Ja pierdzielę, jak ja go nienawidzę. Jedna z najgorszych postaci. Słowo daję. Za mały. Niedługo będzie ankieta odnośnie tego, która postać ze świata Wings jest najbardziej irytująca. Mat na pewno pojawi na liście. Za duży. Zbyt biały. Zbyt dużo płatków. Zbyt dużo liści. To on się może zamknąć? Możemy grać dalej. To niestety nie jest najwygodniejsza pozycja na świecie. Cicho! Geniusz pracuje. No, Lela, tak na to jest ten wazmat. To jest ten wazmat, którego tak bardzo chciałeś znaleźć. To jest ten wazmat, który to ma uratować świat marzeń, który to ma krową zreformować. O ja pierdolę. Wiem, czego nam trzeba. Tarczy! Nam trzeba lepszego scenariusza, w którym ty nie istniejesz. A to Jim jest bohaterem. Doskonały pomysł. Chwila! Wielki pomysł! Jeszcze jeden? Może się nie znam, ale to mi wygląda na tragedię. Nie? To mi wygląda na znęcanie psychiczne nad... swoimi współpracownikami. Wda. O, to nie zabezpieczyłaś się, Leila, tak, no, to jest ten wazmat, którego tak szukacie. Zawzięcie. Okej. Okay. Nemezis atakuje. Nemezis atakuje i oczywiście tym razem nawet nie mieliśmy w ogóle scenki, jak królowa tworzy tą Nemezis. Widzicie, jak motyw z tymi Nemezis jest coraz bardziej okrojony? W zasadzie mamy Vertigo, która zostaje faktycznie stworzona, mamy animację, która zostaje stworzona, mamy nawet scenę między nią a krową, a teraz już po prostu mamy tylko i wyłącznie atak tych Nemezis, które w sumie... Te ataki będą coraz krótsze. To jest naprawdę zajmujące. Jest pięknie! Widzę, że twórcy niestety z odcinka na odcinek zaczęli być coraz bardziej leniwi. Co tu się
się dzieje? Ona jest w stanie porwać te wszystkie osoby i doprowadzić do tego, żeby Stella była sama. Również będzie w stanie jej wycarować negatywne wspomnienia. A właśnie, jak o tych negatywnych wspomnieniach mowa. Wszyscy tu nagle znikają! Czas się zabawić, Stello. No, wygląda na to, że ty się właśnie chcesz zbawić. Ty nie chcesz pokonać Wings, ty po prostu się chcesz zabawiać ich hostem. Bo tylko do tego prowadzą te twoje Nemesis, że oni się przez chwilę boją, czyli ty się nad nimi po prostu znęcasz psychicznie i tylko właściwie o to ci chodzi. Ale ty ambitna, ale ty jesteś super konkretna złotej cynią, która nic nie potrafi osiągnąć? Wow. Czy ktoś tutaj jest? Aisha? Tekna? No, mamy Nemesis Stelli. Nawet nie mieliśmy animacji, jak zostaje stworzona. Super. Super. Kim ty jesteś? Twoją Nemesis. No, ty przynajmniej mówisz, w przeciwieństwie do Banshee. Obskura! Ciekawe, co ma tak na imię, dlatego, bo ma być dosłownie przeciwieństwem Stelli. Czyli was nie ma reprezentować wszystko, co negatywne. Chyba tak. Dobra, czyli co, te cienie uwięziły tych piratów? Tylko tyle? A, reklama, super. Super wydłużenie odcinka. Nasza magia na nie nie działa. Przecież musi się dać jej jakoś otworzyć. Bez krzywdzenia piratów. Nie, dla mnie to jest taki totalnie wymuszony motyw, że... Okej, okay, to co jest cebuła gnębiona w szkole, dobra, rozumiem, zróbmy taki motyw, pod warunkiem, że to ma sens, a nawet to nie ma sensu. Ale to, że ona teraz tak łatwo dała się... obalić... To jest głupie. Ja pierdzielę, nawet te dzieci, które się z niej śmiały, to są ziemianie, to są ludzie z ziemi. Oni nawet nie potrafili zadbać o to, żeby to się działo na Solarii, tylko tutaj wyskakują z motywem z ziemi. No przecież to jest chore. Oni totalnie wyjebali Alfę, nie? Tylko wielka szkoda, że nie potraficie jakkolwiek w takim razie wytłumaczyć tego, jak w ogóle Wix zostały tymi czarodziejkami. W tym uniwersum. Stella jest taka głośna! Usłyszałbyś jej piskliwy głos w całym mieście! O, witaj Porter z Monster High z Koła Duchów. Się taki trochę wredny stałeś w tym uniwersum. Nawet gdybyś słuchał muzyki przez słuchawki! Ja wolałam ciebie, gdy byłeś Porterem, ale wtedy miałeś nawet spoko wodek miłoty ze Spektrum. Wtedy byłeś lepszy. Ona. Jeśli ktoś się śmieje, to nie z żartu, tylko z niej! I wiecie, to ma być smutne, tak? To ma być taka wzruszająca, smutna scena. I wiecie, co wam powiem?
to by nawet mogło zadziałać. W sensie, to by mogła być smutna scena, to by mogło być nawet emocjonalne. Tutaj naprawdę można by w tym momencie współczuć Steli. Ale jest jeden problem. Nieścisłość. Nieścisłość jest ogromnym problemem w tym momencie. Jak robicie wątek z tym, ze Steli w przeszłości była gnębiona, fine, I'm fine with that. To by mogło zadziałać. Ale to, co nie działa, to to, że wstawiacie tutaj ludzi z ziemi. W sensie, jako osoby, które ją gnębiły, wstawiacie dzieciaki z ziemi. Totalnie wyjebaliście Solary, totalnie ominęliście. Mieliście wywalone na taki motyw, że no halo jest Altea, że Stella nawet nie pochodzi z ziemi. Macie na to totalnie wywalone. Totalnie was to nie obchodziło i dlatego w tym momencie ta scena nie ma żadnego sensu. Żeby się odczepiła, a ona łazi za tobą jak jakiś żałosny szczeniak! Przegryw! Spadaj stąd! Jest brzydka! Brzydka to jest Marcin z Love is Strange. Ten motyw w tym momencie mówisz wszystko, co pasuje do Maxin. To Maxin nie ma poczucia humoru, to Maxin jest brzydka, to Maxin jest nudna. Ty mylisz Stelę z Maxin z Love is Trends. Nikt mnie nie lubi, jestem sama. No i wiecie, no to by mogło być smutne, to mogłoby być wzruszające, gdyby to miało sens. No ale to nie ma sensu, to cały ten motyw zepsuli przez to, że oni tutaj wstawili dzieciaki z ziemi. Totalnie mają wyjebane na to, że Stella jest księżniczką Solarii, mają na to totalnie wyjebane, nie? Totalnie mają na to wyjebane. Tylko oni ją traktują jak zwykłą dziewczynę i to oburza mnie to. Oburza mnie to, bo to jest niszczenie postaci w tym momencie. Chodźcie za mną! Za teraz będzie miała w głowie takie myśli, zawsze co ją odrzucają. Hej, co ty próbujesz zrobić? Pierwszy dzień w szkole? Nie martw się, będzie dobrze. Wyglądasz pięknie. O, dzięki. Tak, czuję się o wiele lepiej. Mamy zachowanie w stylu postaci z Miraculuma w tym momencie. I z Love is Strange. Jesteś taka powierzchowna. Myślisz, że pomagasz, ale robisz to tylko dla siebie. Jak jesteście takie mądre? Może same to zrobicie! Oh, nie! Co ja narobiłam? Aisha, Tekna! Wracajcie! No i po zabawie. Całkiem sama pokonana przez najgorszy lęk. Lęk, że nikt jej nie lubi. I sama się niszczy. Ja tylko wspomnę, że oni dobrze, że one... O, no nie, no w sumie oni też potwory, co ludzie też taką na razie idą. Oni dążą do tego, żeby tego potwora zreformować. Że nie no, kurwa, wcale nie jest tylko zła, no gdzie tam, no ona jest to z taką ofiarą, bo im Piotruś pan pozłócił i stała się zła, nie. Ona w tym momencie dosłownie czerpie satysfakcję z tego, że znęca się nad dziewczyną psychicznie. I ten sama tak samo, jest tak samo, jest taki sam zwrolem jak ona. I co, ja mam na nich patrzeć jak na stare postacie, że oni są nic znowu nie do końca tacy zli, a Jimmy jest zły i najgorszy, tak? Wielka zgoda tylko, że Jimmy nie jest odpowiedzialny za to, że tutaj Nemezi znęcają się nad Wings. Wielka zgoda również, że Jimmy nie jest odpowiedzialny za więzienie talentów. Wielka zgoda również, że Jimmy nie jest odpowiedzialny za między innymi uwięzienie tego aligatora, czyli brata krokodyla. Wielka zgoda też między innymi, że Jimmy nie jest odpowiedzialny za wszystkie inne rzeczy, które robi zła królowa. Zła królowa, nie no, to nie jest zła królowa, no królowa po prostu, tak, jest zła. W sumie, no zła królowa też pasuje. No podstawać. On nie jest za to wszystko odpowiedzialny. No ale nie no, on jest zły, bo wiecie, robimy finalną durną scenę w pierwszym sezonie, gdy on stwierdza, że chce mieć władzę w Nibelandii. I wiecie,
do tego to zmierza, że on ostatecznie będzie zły i to jest naprawdę taki durny motyw, no bo kurwa jego mat dzin na chwilę obecną nic nie zrobił, on kompletnie im nie zrobił za te krzywdy, to krowa ich je bez przerwy krzywdzi, a oni tutaj idą w tak skutliwą narrację, zaś się można załamać. Stella, nie płacz. Pamiętasz, jak sobie wtedy poradziłyśmy? Ale teraz jestem sama. Nie jesteśmy same. Mamy przyjaciółki. Ale ja przegoniłam je. Widzicie bez przeszłości. One wcale cię nie opuściły. Wiesz o tym. Tak robią przyjaciele. Maksim, słyszałaś to? Przyjaciółka nigdy swoje przyjaciółki nie porzuca. To jest lekcja, której ty się nigdy nie nauczysz. Dobrze radzisz sobie z ludźmi. Sprawiasz, że wszyscy czują się lepiej. To wspaniałe. Swoją drogą, to naprawdę szlak mnie jasno trafia, że Maxin i Marinette są kreowane na dziewczyny, z których to rzekomo mamy teraz przykład. One są takim dobrym składem do naśladowania. Ja zawsze chodzi, fani durni Mirakulomanowacie. Durni fani Mirakuloma zapomnieli też o tym, że między innymi Marinette porzuciła Sekulin. Co ma totalnie wyjebane na Sekulin, bo jej nienawidzę teraz, ale Marinette ją jakby nie patrzeć porzuciła. Zrobiła to samo, co Maxin. Zrobiła Chloe. Kolejne podobieństwo między nimi. Jak? Dlaczego to się dzieje? Przyjaciele są moim światłem. Jak to było królowo? Blum i mu za sobie poradzili ze swoimi Nemezis, ale Stalus nie da rady? Tak? Tak twierdziłaś? Załocna jesteś. Oni zawsze będą częścią mnie! Tak! Na koniec zepsuli ten motyw, naprawdę. To by nawet mogło być dobre. To by mogło być dobre, ale zepsuli to przez to, że wstawili tutaj dzieci z ziemią. Oni mają tanie wyjebane na to, że Stella jest księżycko Solarii, że Stella nie pochodzi z ziemi, że ona pochodzi z magicznego wymiaru i to totalnie nie obchodzi. Jejku! Czy to nadal koszmar, czy... rzeczywistość. W kłódce czy bez kłódki? No chyba była rzeczywistość. W kurtce. Stroju. Rozumiem, że na nich to wpłynęło w tym sensie, że oni po prostu zniknęli, tak? I oni w ogóle, tak jakby oni chyba zginęli. Oni chyba zginęli, ale teraz w ogóle tego nie odczuwają. Jesteście w sobie zakochani! Jasne? Co się stało? Nie mam pojęcia. Chodźmy, pogadajmy z Matem. To wy wiecie, że to jest Mat? Macie to dobra, z drugiej strony one chyba dostały w czasie jego rysopis. Wiecie, już zapomniałam. Ja już zapomniałam, bo ten wodek jest aż tak debilny. Jesteście najlepsze! Stello, co się tutaj dzieje? Uwierzyłyście we mnie i to mnie ocaliło! Od teraz już zawsze będę was słuchała i obiecuję stać po waszej stronie, serio! Lubisz? Stella, nie, błagam. Ty musisz mieć swoje zdanie, a nie robić to, co one chcą. Ty mnie, prawda? Co masz na myśli? Jesteś i zawsze będziesz naszą Stellą. Ja kocham was! A tak, przy okazji, zgadnijcie, pokonałam moją Nemezis! Więc to, co się stało, nie było snem? Nie,
A nawet jeśli, to raczej jakimś koszmarem. Gdzie jest Matt? Dokąd poszedł? On go porwie w tym momencie, ten akurat durny motyw pamiętam. Teraz go uśpi, żeby w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Hej, ty tam! Stój! I teraz tak, kim może być ten zamaskowany koleś? No bo taki zamaskowany koleś go porwał w tym momencie. Jak myślicie, kto to może być? Widzicie, to jest kompetentny złocinta, tak? On potrafi tutaj jakoś się wyswobodzić, jakoś tutaj potrafi zrobić pułapkę na Wings. Zapamiętajcie sobie też cegły, bo to będzie ważne do zapamiętania. Stelno, uderzmy w niego razem i zrzućmy go z dachu. Tekno, ty biegnij za nim i odbierz mapę. Przyjęła. Gotowa! To miało odwrócić ich uwagę. Aisha? Stella? No sprytnie zaplanowana, nie? Zacerował iluzję. Ona w ogóle nie myślała, że to jest iluzja. Sprytnie to sobie zaplanował, a u złocieńca, który coś sprytnie zaplanował w tym świecie, powinien zapamiętać to sobie, bo to będzie ważne do zapamiętania. Dalej tam kryje po dachach. Koniec! O, na szczęście udało się skomentować cały odcinek. Dobrze zrobiłem, za jak zdecydowałem się nagrać, no bo to kurde różnie jest z moją mamą. Ona mi mówi, że wraca za 30 minut, 40, a czasami jest tak, że wróci później, na szczęście tym razem wróciła później, a co na jeszcze nie wróciła właściwie, na szczęście. Więc udało się odcinek nagrać. I tak ostatecznie do 400 minut dojdzie, no. Jednak komentowanie tego odcinku was tyle zajmuje. Mówiłem, że od tego odcinka zaczyna się niestety ten wątek i te motywy, które będą coraz gorsze i niestety tak jest. W sensie, powiem tak. Stella ma naprawdę fajny charakter. Ja lubię jej osobowość ogólnie. To sami wiadomo, potrafi trochę irytować fakt faktem, ale ogólnie Stella jest świetna. Pod wieloma względami, ale... Wiecie, ten wątek, że ona ma tą przeszłość, że tam była skanowana w szkole, źle traktowana, to wiecie, to mógłby być dobry wątek. To mógłby być naprawdę dobry motyw i ta scena, gdy ta Nemezis ją atakuje i te dzieci w jej myślach się znowu nad nią znęcają. Ja wiem, że to miało być wzruszające, to miało być emocjonalne. I powiem tak szczerze, to naprawdę byłoby wzruszające i emocjonalne. To naprawdę mogłoby poruszyć, gdyby nie jeden problem, a mianowicie. Nieścisłość, tak? Nieścisłość. Jaka nieścisłość, a taka nieścisłość, że... W tych wspomnieniach widoczne jest to, że nad nią się znęcają dzieci z Ziemi, że to nie są dzieci z Solarii, że to nie są dzieci z jakiejś innej ewentualnej szkoły magicznej, bo no, wiecie, no można by to wytłumaczyć w taki sposób, że Stella w zasadzie do innej szkoły chodziła niż z Alfheima, tak najbardziej sens, to jest najbardziej sensowne, ale problem polega na tym, że to się działo na Ziemi, tak, że dzieci się nad nią znęcały na Ziemi, czyli co, mamy my,
mamy kierować się takim tokiem myślenia, że stara zawsze pochodziła na Ziemi, że w ogóle nie ma Alfei, że w ogóle magicy wymiar nie istnieje, no to w takim razie niby jak one zostały tymi czarodziejkami? To nie ma sensu, tak? To w ogóle nie ma sensu. I to jest po prostu tak ogólnie zepsuty motyw ze Skoda gadać, nie? Naprawdę, gdyby nie ten jeden szczegół, to nawet był dobry wątek i nawet by w tym momencie można naprawdę było wskutuć czteli. Bo to było naprawdę, wiecie, pomijając ten motyw z tym, że oni totalnie wyjebali w ogóle ten wątek ze Stella nie pochodzi z Ziemi, tak, że to jest księżyczka Solarii. Pomijając ten wątek, że no właśnie ona pochodzi z Solarii, no to to mógłby być naprawdę dobry wątek pod względem, że faktycznie byłoby to wzruszające i emocjonalne, ale niestety, to, że oni totalnie wyjebali wątek ze Stellą, że ona jest księżyczką Solarii i że pochodzi z magicznego wymiaru, to bardzo psuje tą scenę. I to jest ogromny minus. Również to jest też minusem tego odcinka. No mat, no ja pierdzielę. Dlaczego oni kreują postać, która rzekomo ma być postacią pozytywną na takiego buca? Ja wiem, że on się tam niby później zmieni w kolejnych odcinkach, ale scena tego psemiana będzie wymuszona. To będzie wymuszona jego psemiana. I on będzie strasznie irytujący. Już mieliśmy próbki jego irytowania nas w tym odcinku, a to dopiero początek. Został porwany przez tego zamaskowanego typa, z tym zamaskowanym typem to też będzie taki durny plot, który wam go zdradza w kolejnym odcinku, bo szkoda to zostawiać, naprawdę, to jest na tyle durny plot, który się tam prosi o to, żeby w testynie na ten plot zdradzić, taki spoiler zrobić, no ale tutaj akurat spoiler uzasadniony, bo plot związany z tym typem no, będzie po prostu okropny i będzie to załosne, co oni tutaj zrobią w tych późniejszych odcinkach. Zachowanie Lily było takie dziwne, strasznie. W ogóle takie. Ona jakby na siłę próbowała szukać problemów w tym momencie. W tym odcinku właśnie. I strasznie mi się to z niej podobało. To nie jest ta Lila, którą ja lubię. Ona robiła aferę o nic w tym odcinku. I Stella? No to jej pociesanie ludzi, podnoszenie ludzi na duchu, to są naprawdę fajne cechy. Marinette z Miraculuma by się mogła uczyć. Co Marinette z Miraculuma kiedykolwiek taka była? No nie była taka nigdy. I to Marinette właśnie jest egoistką, to Marinette jest skupiona na sobie. A właściwie to na spełnianiu swoich potrzeb, które są związane z Adrianem. Niestety, no te wady aż się unoszą w powietrzu i bardzo przeszkadzają. Swoją drogą tak trochę totalnie w tym odcinku wyjebali ten wątek z tymi piratami. No rozumiem, że to będzie kontynuowane w kolejnym odcinku. No dobra, Wings ich uratują. I z tego pamięta później ci piraci dołączą na ziemię i będą gonić tego typa razem z Wings. No, pamiętam, że taki motyw będzie. W ogóle to strasznie to jest... Niefajne jest to, że większość akcji dzieje się na ziemi. Jakby serio. Po co nam ziemia? My żyjemy na ziemi. O wiele bardziej ciekawe są krainy fantazji niż jakaś Ziemia, na której zjemy i dobrze wiemy jaka jest. Ogólnie dobrze wiemy jaka jest Ziemia. No ale dobra, jako to w tym momencie odcinek, to będzie na tyle. I widzimy się w kolejnych odcinkach. No na coś udało mi się ten odcinek skomentować, no ale od razu mówię, że dzisiaj się nic więcej nie pojawi, bo zaraz moja mama wróci. No z racji chyba później nigdzie nie pójdzie, więc no macie pierwszy odcinek z Love is Strasbourg z posury i macie nic na dzisiaj. To będzie na tyle, bywajcie.